Serdecznie witamy w nowym 2014 roku. Życzymy wszystkiego najlepszego. Przejdźmy do najważniejszych wydarzeń tego miesiąca. Ośrodek Gimnazjum nr 4 imienia Noblistów Polskich zachęca Państwa do udziału w nadchodzącym głosowaniu nad świdnickim budżetem obywatelskim. Moja Świdnica, mój budżet. Głosowanie odbędzie się 10 stycznia 2014 roku od godziny 15 do 20, 11 i 12 stycznia od godziny 9 do 14. Mieszkańcy okręgu 5 osiedla Zarzecze głosują w gimnazjum nr 4 przy ulicy Jadłowej 21. Przy okazji głosowania prosimy o oddanie głosu na dwa projekty. Lista zadań ogólnomiejskich, pozycja 74, budowa kompleksu lekkoatletycznego, Królowa Sportu na Zarzeczu, bieżnia 4-torowa i 6-torowa, skocznia w dal, koło dotknięcia kulą, boisko oraz siłownia zewnętrzna, wykorzystania dla młodzieży szkolnej oraz każdego zainteresowanego. Lista zadań dzielnicowych, pozycja 194, budowa kompleksu rekreacyjnego Aktywni Razem, juniorzy i seniorzy z Zarzecza. Bulodrom, ławki, stanowiska do gry, szachy i warcaby. A zatem, drodzy mieszkańcy Zarzecza, zapraszamy do głosowania na pozycje numer 74 i 194. Przypominamy wszystkim o zakończeniu pierwszego semestru. Na poprawienie ocen macie czas do 21 stycznia. Wkrótce rusza nasza nowa strona internetowa. Już. Administratorem strony została pani Magdalena Werner. Nasza koleżanka Emila Raczyńska zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Gratulujemy. Już po raz drugi nasze gimnazjum będzie organizować galę biznesu, która odbędzie się 4 lutego. Więcej szczegółów w kolejnym wydaniu. Jak co roku nasze gimnazjum organizuje drzwi otwarte czwórki. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 6 wraz z rodzicami 7 marca o godzinie 11. Mówiły dla Was Natalia Koradczuk i Martyna Lidzicz.